Nigdy wcześniej nie grałem w tę grę, jest naprawdę, naprawdę spoko. Fajnie się grało, co? No, fajnie. Musimy to powtórzyć i może tym razem wygrasz. Wygrałbym, gdyby nie to, że miałem lagi. To na pewno dlatego, że mam za długi kabel od klawiatury. Okej. Okay. Wiesz co, swoją drogą muszę go skrócić. Zawsze to powtarzasz, no ale dobra, niech będzie. No bo to prawda, no ale nieważne no. Następnym razem nie ma przeproś, w końcu cię załatwię. Trzymam cię za słowo, Kiśle. Umowa stoi, a co tam u ciebie jeszcze słychać? Wiesz co, no wszystko dobrze, wstałem, poćwiczyłem. No i zbieram się do moich urodzin, które są za dwa dni, no ale to pewnie wiesz. Urodziny? A no tak, urodziny, jasne, pamiętam. Dobra, słuchaj, Kiślu, muszę zmykać, pędzę do studia nagraniowego. Trzymaj się, jesteśmy w kontakcie. No, trzymaj się, pa, pa. No i wtedy Dawid mówił o tej grze, że ja mam za krótki kabel i to jest prawda, ale serio nie mogłem wtedy się uleczyć, bo nie miałem apteczki, bo wszystkie użyłem, a Dawid mówił, że idzie do studia i że nagrywa piosenkę i potem, że urodziny i ja wtedy mówię, że urodziny, jasne, a tak naprawdę nie wiem, bo zapomniałem i teraz nie wiem, co ze sobą zrobić, jak to ogarnąć. Kiślu. No nie wiem, no Natalia. Stop. Wyluzuj. Po pierwsze, dlaczego zapomniałeś o urodzinach Dawida? Przecież pisałam ci SMS-a miesiąc temu. No właśnie, miesiąc temu. Przecież ja ledwo pamiętam, co robiłem wczoraj. Co ja wczoraj robiłem? A, grałem z Dawidem. Kiślu, co on by zrobił, gdyby nie ja? Na szczęście mam pewien pomysł. Posłuchaj, namów Dawida, żeby spotkał się z tobą na odkrywców, na przykład pod pretekstem pomocy przy jakimś projekcie ze szkoły. Gdy się spotkacie, postaraj się wyciągnąć od niego jak najwięcej informacji o nim samym. Wykorzystamy te informacje po to, żeby zrobić mu jakąś fajną niespodziankę urodzinową i po kłopocie. Ale dlaczego ja? No bo ty zapomniałeś o jego urodzinach? No tak. Ja dostarczam pomysł. Ty go realizujesz, git? Gra gitara. Gra gitara? Wow. Okej, okay, boomer. No to leć, powodzenia. Wyciągnij z niego jak najwięcej. Dalej. A ja spróbuję poznać bliżej Dawida swoim sposobem. Dobry plan, to podstawa. Okej. Okay. Cześć, Rafale. Cześć, Dawid, Byczku, siemano. Co, co tam masz? Ja? Nic, co? No tam, notatki? Nie, no ja i notatki? No, myślałem, że to notatki do tego projektu. Projektu? Jakiego projektu? Tego projektu, co to dzisiaj mamy wspólnie robić. Przecież zadzwoniłeś do mnie, żebym pomógł ci w projekcie, który ja też robiłem, kiedy chodziłem do szkoły. A, no tak, faktycznie tak było. Projekt, wiadomo, no. Nie, to tam laurka dla mamy. Okej. Okay. Kiślu jakoś dziwnie się zachowuje i nie, żeby to była jakaś nowość, ale coś tu jest podejrzane. No to Dawidku, rozgość się, tu są winogronka, tym barczka. Dziękuję. Może. Dziękuję. Tak, tak, bardzo super, chętnie. No to ja już lecę. Dzięki. Tym bar quiz. No. Mango mięta. Dokładnie. Po prostu mój ulubiony. Bardzo dobrze mi się kojarzy. Ulubiony, ale że smak, kolor? Co ulubione? No smak, smak mój ulubiony, chociaż kolor też okej, okay, no pomarańczowy, okay. Lubię, okay, może okay, być. Okay. Jakbyś miał chodzić tak przez cały dzień w jednym kolorze, no nie? Jaki to byłby kolor? Kurczę, no nie wiem, Kiślu, o co ci chodzi? No to powiedz, no. Czarny, no dobra, czarny, najbardziej praktyczny. Dobra, a posłuchajmy, jakby ktoś na przykład dał ci tak przypadkowo, zupełnie wiesz, przypadkowo tak znikąd, jakby ktoś miał dać ci koszulkę. To jakiego koloru byś chciał, żeby to była koszulka? Kurczę, niezła ta zieleń. Nie wiem, Kiślu, zielony, niech będzie zielony. Okej, okay, zielony. Dobra, dawaj mi tego tymbarka, bo mi się pić chce. Teraz już jestem pewien, że Kiślu coś kombinuje, tylko o co mu chodzi? Trochę na bardzo naskoczyłem na niego z tym zielonym. Muszę być bardziej dyskretny, bo wyda się, że wypytuję o prezent, a tego nie chcę. Powiem ci szczerze, Kiślu, że fajnie sobie przypomnieć te wszystkie eseje, projekty szkolne. Naprawdę, szkoła to był fajny czas. No jasne, ja bym się chętnie zamienił, wiesz? Nienawidzę prac domowych. Jeszcze zatęsknisz i mówię ci to jako twój starszy kolega. A jeśli chodzi o ten projekt, to chyba
dobrze nam idzie, mamy sporo materiału i co się okazuje, ja też sporo pamiętam z tych czasów. To jest jak jazda na rowerze. Na rowerze? No tak, jazda na rowerze, takie przysłowie, że pamiętasz rzeczy, które kiedyś robiłeś. Mhm. Dobra, czyli lubisz rowery. A powiedz mi, jakbyś na przykład miał wybrać sobie, wiesz, jeździć rowerem, albo hulajnogą, albo konno, to co byś wybrał? No, najwięcej chyba ostatnio jeździłem na hulajnodze. Na koniu? Jak na koniu? Jak miałbym jeździć na koniu po mieście? To jest kolejne z twoich dziwacznych pytań. Czyli na koniu nie? No, na koniu nie. Zaraz wracam. Co tam, Rafał? Jak idzie? Czekaj. Cześć. Okej. Nie słyszy nas. Słuchaj, idzie nieźle. Mam już kilka informacji. Na pewno nie powinniśmy mu kupować kucyka. Powiedział, że koń odpada i woli hulajnogę. Jakiego kucyka, Kiślu? O czym ty do mnie rozmawiasz? Zwariowałeś? No co no, przecież kucyki są super. To takie małe konie. Wiem, czym są kucyki, ale to nie jest pomysł na urodzinową niespodziankę. Przecież to trzeba mieć stajnię, teren, trzeba się nim opiekować. Żadnych zwierząt na prezent, a tym bardziej konia. No dobra, przynajmniej działam. A ty co? Pewnie niczego się nie dowiedziałaś. Spokojna głowa, Kisielku. Ja też już sporo wiem. Ciekawe skąd. To ja tu siedzę i odwalam brudną robotę. Kiślu, po pierwsze, mam swoje sposoby. Po drugie, siedzicie sobie na odkrywców i gadacie o głupotach. To sama przyjemność, a nie żadna brudna robota. Fakt. Działaj dalej, wyciągaj informacje i zrobimy mu ekstra niespodziankę. Pa! No, pa, pa. Co on ma z tymi kucykami? Pewnie się za dużo telewizji naoglądał. Rozumiem argument o niekupowaniu zwierząt na prezent. To jest okej. Ale z drugiej strony, sam bym chciał takiego. Są takie słodkie. Nazwałbym go cyk. Kucyk cyk. A co ty jesteś taki ucieszony? No jak to co? No ty się cieszysz, no ty też się cieszę. Przecież najlepsi kumple, no to się razem śmieją, nie? No, okej. Ty, a co ty tam masz? A proszę ja ciebie, to jest Timber Quiz. Co to jest Timber Quiz? Nie znam. No, to jest taka nowość, ale naprawdę jest spoko zabawa i można grać ze znajomymi. Ze znajomymi? Mm. Niesamowite. A weź mi daj, pokaż, co? Nie, hola. Pokażę ci później, ale najpierw musimy skończyć ten projekt. Obowiązki, najpierw potem przyjemności, okej? Okay? Wiesz co, gadasz jak moja mama. No i twoja mama ma rację. Jeszcze mi i jej za to podziękujesz. Ty też mi mama powtarza. Dobra, nieważne. Słuchaj, trochę mnie zmęczył ten projekt. Może zrobimy sobie przerwę i się przewietrzymy. Z przyjemnością. Uwielbiam przerwy. Przerwa to jest jedyna rzecz, którą mógłbym robić bez przerwy. Natalia mi mówi, że ma jakieś nowe sposoby, ale nie chce mi powiedzieć, jakie to są sposoby. Dawid ma Timber Quiz i nie chce mi powiedzieć, co z nim chodzi. Coś czuję, że pomimo tego, że to ja wydobywam te informacje, jestem najmniej doinformowaną osobą. Co to jest ten Timber Quiz? Dawid, jakbyś miał mieć jakąś supermoc, no to jaką? W sumie, jakiego obowiązku domowego tak najbardziej nie lubisz? A jakbyś miał być zwierzęciem, nie? No to jakim? No i jeszcze pytanko, jaki jest twój ulubiony język? No to słuchaj, chyba bycie niewidzialnym, sprzątanie najgorzej, delfinem i francuski chyba brzmi najlepiej. O, delfin, no, pasuje do niego. Ja z kolei mógłbym być leniwcem. A propos zwierząt, to mam żarcik. Rozmawiają są dwa węże i jeden do drugiego pyta, czy jesteśmy jadowite. Na to ten mu odpowiada, że śmiertelnie. Czemu pytasz? No bo ugryzłem się w język. Słuchaj, Kiślu, o co ci chodzi? Bo cały dzień wypytujesz mnie jakieś głupoty. Nie, to tak chyba przypadkowo, wiesz? Tak mi się wydaje. Tak? No. Pytania brzmią jednak jak przygotowane wcześniej. Nie, to na pewno jest przypadek. Chyba domyślam się, o co chodzi z Kiślem. Pewnie robi projekt do szkoły o mnie, o absolwencie tej szkoły. Pewnie stąd te wszystkie dociekliwe pytania. To jak, szare komórki przewietrzone już? Przewietrzone. U mnie tam jest przeciąg cały czas. Dobra, to może wrócimy i zadzwonimy do Natalii i zapytam się,
co tam u niej się dzieje. Nie, według mnie to nie ma sensu, wiesz? Ona na pewno teraz się uczy, odrabia lekcje albo coś. Nie ma co jej przerwać. Ale właśnie, Kisiu, skoro się uczy, to na pewno potrzebna jest jej przerwa. Wstajemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź, idziemy. Cześć chłopaki, co słychać? Cześć Natalia. No właśnie kończymy projekt Kiśla do szkoły. O, no to super. Dzięki, że pomogłeś Kiślowi w tym projekcie. Przyda mu się jakaś dobra ocena w końcu. Prawda, Kiślu? Na pewno dostanie piątkę, o to bym się nie martwił. Ale w ogóle, Natalia, jaka super akcja z tym Tymbar Quiz. Dzięki za zaproszenie. Prawda? Ja też dziś gram w to cały dzień. Serio. Tymbar Quiz, no właśnie o co z tym chodzi, bo możesz mi wytłumaczyć, powiedzieć, bo nie bardzo wiem. To jest ekstra. Słuchaj, to jest quiz, który robisz ze swoimi znajomymi. Sprawdza, jak dobrze znasz swoich przyjaciół. Zobacz, dołączasz do quizu, wpisujesz swój nick i zapraszasz do zabawy, znajomego albo znajomą. Potem oboje odpowiadacie na pytania i sprawdzacie, czy dobrze odpowiedzieliście na pytania o drugiej osobie. Pytań jest mnóstwo, więc możesz grać bez końca. No i można dowiedzieć się mnóstwa ciekawych rzeczy o swoich przyjaciołach. Aha! Kiślu, musimy w to razem zagrać. No dobra, ale gdzie się w to gra? Okej, więc wchodzisz na tymbarquiz.com lub przez chatbota na Facebooku. Wchodzisz i grasz. Zapraszasz znajomego, znajomą, brata, siostrę. Okej, rozumiem. A jak quiz się skończy, to oprócz tego, że dostajesz wynik, to możesz również wziąć udział w konkursie i wygrać nagrody. Wystarczy zaproponować swoje własne pytania. Co ty gadasz? Czyli oprócz tego, że mogę pograć w quiz, jeszcze mogę coś wygrać? Ej, Dawid, musimy w to zagrać koniecznie. Tak też zrobimy. Super. No to powodzenia w quizie oraz w projekcie. Na razie, chłopaki. Dobra, słuchaj, Natalia ma rację. Kończymy ten projekt i lecimy do domu. Hej, poczekaj, czy to jest ta twoja ulubiona piosenka? Czy ulubiona? Ciężko mi jeszcze stwierdzić, ale na pewno jedna z. Ale, Kiślu, dość tego wypytywania. Projekt skończony. Okej, okay. No może jeden skończony, ale ten drugi to... Jaki drugi? Jaki drugi projekt? Ja powiedziałem drugi... Nie, tak. Przejęzyczyłem się, wiesz? No dobra, Kiślu. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Naprawdę wspaniale było z tobą powspominać sobie te szkolne czasy. I te pytania twoje o mnie też spoko. No, ja Dawid ci bardzo dziękuję, jesteś super kumplem, bo bez ciebie bym sobie nie dał rady z tym projektem. To jeszcze sprawdzimy, pamiętasz? No pewnie, Tymbar Quiz. Dokładnie tak. Tymbar Quiz, okej, słuchaj, lecę, bo zgłodniałem, zjadłbym chyba 10 pizz. No, trzymaj się Dawid, siemano. O, tak, trudny projekt. Sporo się dowiedziałem dzisiaj o Dawidzie. Teraz to wszystko muszę sobie poukładać i muszę pomyśleć, jaką niespodziankę możemy zrobić Dawidowi. Okej, no to tak. Dawid lubi hulajnogi, chciałby stać się niewidzialnym, ulubiony kolor to zielony, chciałby być delfinem i mówić po francusku. Więc moja propozycja na niespodziankę to zielona hulajnoga z francuskim napisem i bluza moro w delfiny. Co uważasz? O, Kiślu, jak zwykle niepotrzebnie komplikujesz sprawę. Pamiętasz, że grałam cały dzień z Dawidem w Tymbar Quiz? Mam już pomysł na niespodziankę. Zadzwoń do Dawida i ściągnij go jutro na odkrywców. Okej, okay, a co ja mam mu powiedzieć, że zapomniał kluczy? Powiesz, że masz jeszcze kilka pytań do projektu. Na pewno przyjdzie. Dawid zawsze jest bardzo pomocny. Okej, okay, a co to za pomysł na niespodziankę? Muszę kończyć. Dam ci znać później. Pa! Hej Dawid, a słuchaj, bo mam jeszcze kilka pytań do tego naszego projektu. O, pomożesz? Tak? Super! To wpadnij jutro do nas, dobra? Na odkrywców i do zobaczenia. No, pa. Siema. Cześć, siema Dawid. Jak z projektem? Czego ty jeszcze ode mnie potrzebujesz? A, no z projektem jest taki problem, wiesz, że... Jaki problem? No właśnie, że chciałem ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Dawid. O kurczę, czyli nie jesteś wcale taki zapominalski. Nie. Oh my god, 10 pizz, przecież to jest jakiś kosmos. Dziękuję ci bardzo. W Tymbar Quizie Dawid często zaznaczał, że pizza jest jego ulubionym daniem. Pomyślałam, że pizza party ze znajomymi będzie najlepszym pomysłem. Pizza, no tak! Przecież Dawid mi mówił, że codziennie mógłby jeść pizzę. A ja o tym zapomniałem. Czemu ja tu nie wpadłem?
Piślu, tak się składa, że ja też mam dla was upominki. Wiem, że lubisz samochody, więc mam dla ciebie takiego youngtimera, ale to nie wszystko, bo mam dla ciebie też zeszyt, żebyś mógł sobie zapisać wszystko, co musisz pamiętać i odpowiedzi na pytania, które ciągle zadajesz. Wow, skąd wiedziałeś? No, tym bar quiz. No tak. I dla Natalii również coś mam, bransoletkę z nutką, no i to też wiem z quizu. Wow, ej dobra, usiądź, co? Pójdę po tym barka. 10 pizz. Jak w ogóle wpadłeś na taki pomysł? No zgadnij. Nie gadaj. Tym bar quiz. No, grałeś z Natalią cały dzień i zaznaczyłeś tam odpowiedź, że gdybyś był zamknięty przez tydzień, to byś jadł tylko i wyłącznie, gdybyś miał taką możliwość pizzy. Tak, zgadza się, ale chyba nie jesteśmy tu zamknięci. No, w sumie to przez przypadek chyba wyrzuciłem klucze do sypu na śmieci i dzwoniłem do ślusarza, nie martw się, najbliższy termin ma za tydzień. Nie, czy co? Nie, no żartuję, ale wiesz co, no, miała być impreza niespodzianka dla ciebie, no i tutaj, nie wiem, czekam na tą Natalię, Michała i Paulinę, ale no coś się spóźniają, nie wiem, co. Chyba zapomniałem im wysłać SMS-a, o której mają być godzinie. Cześć kochani, ja właśnie przygotowuję się na srogę zimę, a jeżeli wy chcecie zobaczyć, jak z ekipą studia Tymbar przygotowujemy się do zimy stulecia, to klikajcie tutaj.